Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wyrażenie 5a kwadrat minus 10ab plus 15a jest równe iloczynowi. No i w zasadzie w tym zadaniu po prostu musimy po kolei przeglądać odpowiedzi, no i zobaczyć, która z nich będzie pasowała. No to zacznijmy od odpowiedzi a. No to jakbyśmy wymnożyli, to co byśmy dostali? 5a razy 1 to jest 5a kwadrat razy 1 to jest 5a kwadrat. 5a kwadrat razy minus 10b, no to będzie minus 50a kwadrat b. 5a kwadrat razy 3 to będzie 15a kwadrat. No i zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. No oczywiście nie, bo tutaj jest 15a, tu jest 15a kwadrat na przykład. Czyli widać, zupełnie nie pasuje. No to sprawdzajmy odpowiedź b. 5a razy a to jest 5a kwadrat. 5a razy minus 2b to jest minus 10b. 5a razy 3 to jest 15a. No i zobaczmy, czasami to nie pasuje. Tak, pasuje 5a kwadrat minus 10ab plus 15a. I tutaj tak samo 5a kwadrat minus 10a, przepraszam, tutaj jeszcze muszę dopisać a, plus 15a. Odpowiedź b pasuje. Tu jak mnożyłem 5a razy 2b, zgubiłem a, dlatego tutaj dopisałem teraz to a. Czyli odpowiedź b jak najbardziej pasuje.